Z tej strony yo, 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 łozdupka. Siema mordy. Słuchajcie, mam mega propozycję dla Wojtka Goli. Dzisiaj go o tym poinformowałem, a teraz informuję internet. Tego jeszcze nigdzie na świecie nie było. I już tłumaczę, o co chodzi. Ja nie mogę niestety walczyć i teraz pały życiowe. Jest, jest, kurwa, udało się. A mordeczki, no, bo podczas aresztowania skręcono mi kręgosłup. Myślałem, że jednak szybciej się to naprawi. Nie naprawi się tak szybko. Wrócę do treningów, jak się poskłada. Ale puściłem Wojtkowi Goli propozycję, że może wystawić, cicho tam, że może wystawić jakiegoś swojego zawodnika, kogokolwiek, kogokolwiek, tylko nie może mieć walk zawodowych ani żadnych walk po prostu. A ja wystawię od siebie zawodnika i do końca ani tam ja nie będę wiedział, kto się będzie bił, ani mój zawodnik. Obojętna waga, obojętne umiejętności. Mój zawodnik bił się w walkach ulicznych, nie ma żadnych rekordów, umie po prostu się napierdalać. Wojtek Gola, dajcie taką propozycję na czwórkę, nie wymieniaj, wystaw kogo chcesz. I tak dostanie w pierdol, ja stawiam na swojego zawodnika 50 tysięcy i wiem, że wygra. Pum, 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 pum. I to ja jestem popierdolony? Cicho tam.